Bóg Bóg. Czytaj z Family Sport. Pewnego dnia, no jak to chłopcy w szatni, uparliśmy się na Kazika i rozebraliśmy go błyskawicznie, aby go wrzucić do lodowatej wody. Okazało się, że Dejna miał straszne szramy na plecach. Ojciec za to, że zdzierał kolejne buty, bił go wyciorem. Wyciorem? No to taki metalowy pręt do czyszczenia karabinu. Naprawdę, szramy na plecach były niesamowite. I w mig zrozumieliśmy, dlaczego Kaziu unikał wspólnej kąpieli. To nie było takie ewidentne, że właśnie Dejna będzie kapitanem polubańskim. Pamiętam, że był spór. No, kto ma więcej meczów, Dejna czy Gadocha? I właśnie między nimi toczyła się rywalizacja o opaskę. Pamiętam, jak się przekomarzali w szatni. Dejna chciał być kapitanem, ale o niczym innym nie marzył też Gadocha. Zaczęły się jakieś dialogi, niby niewinne, ale z czasem coraz bardziej zacięte. To wręcz niesłychane. Dejna, który za granicą uznawany jest za absolutnego lidera biało-czerwonych, w Polsce placuje się za Latą i Gadochą. To pokazuje, że już wówczas, mimo tego niezwykłego mundialowego sukcesu, niechęć do Dejny postępowała. Otrzymał dużo mniej głosów niż Lato ze Stali Mielec i dużo mniej niż legionista Gadocha. Jestem podporucznikiem. Liczę na awans. Zwłaszcza po ukończeniu studiów. W wojsku widzę swoją przyszłość. Po zakończeniu kariery myślałem już od mistrzostw świata i rozmawiałem nawet na ten temat z żoną. Osiągnąłem w piłce więcej niż jakikolwiek inny polski piłkarz. Do sukcesów krajowych i międzynarodowych Legii doszły takie osiągnięcia jak złoty medal olimpijski, trzecie miejsce na mistrzostwach świata, tytuł króla strzelców turnieju olimpijskiego, a ostatnio trzecie miejsce w plebiscycie France Football.